W zbliżeniach bardzo serdecznie witam Krzysztofa Zanussiego. Kłaniam się pięknie. Wizytówka Krzysztofa Zanussiego przysparza mi pewnych problemów, ponieważ właściwie jakbym miała ją rzetelnie podać, to upłynęłoby jakieś 30 minut tego programu, a wyznaczamy sobie taką cezurę do 45 minut. I pomyślałam, że będzie wygodniej, sprytnie wręcz, kiedy ja powiem krótkie zdanie, a pan uzupełni swoją wizytówkę albo poda nową. A w ile minut? Słucham? A w ile minut? Tak. Czyli to jakaś krótka forma, jaka by panu przyszła do głowy, panie Krzysztofie? Kim pan jest dla filmu polskiego i na świecie? Bo ja wiem, że jest pan jednym z najwybitniejszych autorów kina, autorskiego zresztą. No to prawda, tylko że mnie się nie wypada sytuować tak gdzieś, gdzie ja jestem. To niech to inni orzekną. Jak ja mam ze sobą 85 lat życia, mam taki jubileusz w tym roku, co mnie bardzo z jednej strony raduje, z drugiej strony przeraża, no to mam rzeczywiście długą historię. No zarówno tego, co robiłem w kinie, jak i robiłem w teatrze, bo ja prawie tyle samo rozmawiam w teatrze, co w filmie, tylko że za granicą. I oczywiście no, sporo zdarzeń mojego życia, które zresztą są zawarte w książkach. Tutaj też widzę ślad, jaki zostawiam za sobą. To jest masa papieru zadrukowanego. I to też jest taka... Panie Krzysztofie, ma pan w swoim domu, pięknym domu, do którego lubi pan wracać, jakiś taki pokój pamięci, żeby te wszystkie nagrody z Polski i na świecie... One są we wszystkich pokojach, one stoją na półce. I problem z nimi polega na tym, że moje koty bardzo lubią w nocy to strącać. I czasami huk potworny, bo z wysokiej półki kot zdołał jakiegoś lwa na przykład pokonać. Ale no, z tym walczę, przyklejam te nagrody do półek. Na plaster? Nie, na klej stolarski, tak, troszkę klej pomaga. Klej filka? Ja mam stolarski klej porządny, taki do mebli. A to zabawne. A to zawsze chciałam zapytać o ten domek na drzewie, który pan ma w ogrodzie. Tak, pan ma taki właściwie takie marzenie małych chłopców. No tak, na ogół każdy, kto ma 8 lat, to chce mieć domek na drzewie, a potem to się nie udaje. Ale pan ma więcej. No tak, ale w momencie, gdy miałem 80 lat, czyli 5 lat temu, żona zafundowała mi taki domek na drzewie. To jest zresztą bardzo niepraktyczne, bo tam niby się chodzi czytać książki, po czym się przychodzi i nie czyta się książki, bo jest ładnie i patrzy się przed siebie czasem godzinami. Czyli żona tak jakby dawała panu do zrozumienia, że jest pan małym chłopcem. No chyba małym chłopcem się jest do śmierci, to znaczy to jest no nie małą dziewczynką. Są starzy chłopcy, kiedy są mali. Tak, to wszystko bywa. Pomylone, ale rzeczywiście coś z tych marzeń dzieciństwa towarzyszy nam przez całe życie. Ale to bardzo piękne, może dlatego jest pan marzycielem. Co też widać w pana filmach i twórczości, czego zresztą dowodem są nie tylko książki, które tutaj zgromadziliśmy, ale też ostatni film, o który chciałabym powiedzieć kilka słów o Liczbie doskonałej. Zacznijmy jednak od tej serii publikacji. Jest dużo publikacji pana autorstwa, książek ważnych. One się wszystkie pojawiły w zeszłym roku, prawda? W tym roku przypadają pana 85. urodziny. Tak jakby pan się szykował do jakiejś cezury w swoim życiu, podsumowań. I o to chciałam zapytać. Czy szykuje się pan do jakiejś transcendencji? Ta transcendencja mnie czeka niezależnie od moich przygotowań. No wiadomo, że to jest partia finałowa, tylko nie wiadomo jeszcze, gdzie jest meta. Czy za rogiem, czy za parę lat, czy jeszcze później. Wszystko to się może zdarzyć. Ale nie ma rady człowiek, jak ma już tyle lat, to zawsze uważa, że każdy dzień, każda godzina, każda chwila jest darowana. No ja się nią cieszę, ja strasznie lubię życie i chyba będzie mi się trudno z nim rozstawać, dlatego właśnie, że ono mnie jeszcze tak cieszy, cieszą mnie ludzie spotkani, cieszą mnie zdarzenia, w których czasem uczestniczę, czasem mnie smucą, ale zawsze mam takie poczucie, że to jest fascynujące, ten świat, który nas otacza i tu nie straciłem entuzjazmu, a póki jest troszkę entuzjazmu, to jest też i nadzieja i taki jakiś rodzaj promyka, który człowieka prowadzi. No, w filmie Liczba doskonała jest wielka nadzieja. Ja przynajmniej tak odebrałam ten film, bo on się kończy właśnie takim momentem metafizycznym, kiedy bohater, młody Dawid, przyznaje, znaczy cytuje akurat Hamleta do Horacego, że istnieją rzeczy, o których nam się nie śniło.
Żeby zdarzył się cud, potrzebna jest łaska. Tylko czy można ją wyprosić? Przecież ona przychodzi bez zasługi. Co się z tobą stało? Nic. Jak nic? Przecież widziałam. Pamiętasz, co powiedział Hamlet do Horacego? Że są rzeczy na niebie i na ziemi, których się nikomu nie śniło. To jest zresztą taki cytat biblijny, tylko inaczej podany. Oczywiście, ale to jest cytat polemiczny, dlatego że świat XIX-wieczny, świat newtonowski, świat materii wykluczał tajemnicę. I w myśleniu publicznym do tej pory jest właściwie przeważa taki rodzaj właściwie takiego prostego materializmu. Jest to, co zmysły nam świadczą, co widać, co można dotknąć, powąchać, obejrzeć, posłuchać. Natomiast myślę o tym, że może istnieć inna rzeczywistość, inny porządek świata, do którego my nie mamy w pełni dostępu. Czasami tylko jakiś przebłysk. To się z trudem przebija, mimo że nowoczesna nauka, polskim fizyka bardzo podpowiada, że coś takiego jest możliwe. Opowiada i tyle, nie może tego przesądzić. Akurat pan jest fizykiem i filozofem z wykształcenia, oprócz wielu innych swoich zawodowych doskonałości, łącznie z profesorskimi. Jest pan pedagogiem. Tak, jestem takim profesorem filmowym, więc proszę tego nie brać zbyt który poważnie. Kształtuje kolejne pokolenia, ale miejmy o tym za sekundę. Tutaj bohaterem tego filmu Liczba doskonała jest przypadek, tak bym to określiła. I ten przypadek, przynajmniej w mojej interpretacji, ma takie cechy boskie, metafizyczne. W mojej interpretacji także, to nawet pada w filmie i to jest taki punkt zastanowienia, że właśnie poprzez to przebranie w przypadek siła wyższa wkracza w nasz świat. I może to tak jest, my tego nie potrafimy inaczej opisać. Ale jeżeli patrzymy na to, jak często ten przypadek robi wrażenie, że coś znaczy, że on jest jakimś znakiem dla człowieka. I to w różnych religiach, w różnych formułach, jak ludzie to czują, to się w całej ludzkości pojawia, więc to chyba jest jakaś prawda. I dlatego pan dalej wierzy w Boga. Tak, to znaczy nie tracę nadziei, że ponad światem materialnym jest coś więcej. I to jest już polemiczne, bo mój film został przez wiele ośrodków odtrącony właśnie dlatego, że mówi o czymś, co ludzie uważają za przezwyciężone zabobony, a ja uważam, że to jest raczej myślenie przyszłościowe. Zabobonem był wiek XIX, zabobonem był Engels z innymi materialistami, że to jest czas miniony, taki czas z przesadnej pewności, kiedy się człowiekowi wydawało, że opanował już wszystko i rozumie wszystko prawie do końca. A dziś znowu stajemy przed kolejną wielką zagadką, jakby się otworzyła nowa przestrzeń przed nami. I to z tą sztuczną inteligencją łącznie, to może być rewolucyjna zmiana. Może żyjemy w dziesięcioleciu, które przejdzie na wieki do historii, bo coś takiego się zmienia. Uważa pan, że sztuczna inteligencja jest w stanie zmienić myślenie o Bogu? Nie, ale przynajmniej czy nie. Czy absolucie? Nie, zupełnie nie. No to jak go nazwiemy, to ksiądz Heller tak pięknie powiedział, że tyle złego zrobiono w imię Boga, że może jak używamy neutralnego słowa absolut, to przynajmniej ludzie się nie jeżą na jakieś złe wspomnienie. Kiedyś powiedział pan, że kiedykolwiek tylko mówi o Bogu, to spotyka pana łomot
tego słowa pan użył, łomot w mediach społecznościowych. Co tak ludzi drażni w tym, że można wierzyć w tę absolutną istotę, w to istnienie, czy po prostu w Boga? Co tak ludzi drażni? Myślę, że tak na takim, takim codziennym, takim poziomie ulicy, no to drażnią wyznawcy, którzy mówią o rzeczach podniosłych, a potem postępują podle i to budzi gniew i złość. Stąd niższa popularność Kościoła. No teraz tak, kiedy się odsłoniły jego grzechy, a te grzechy zresztą towarzyszą nam od zarania ludzkości, od Judasza. Więc nie można powiedzieć, że to nowość, tylko taka fala nastąpiła. I to rozumiem i to muszę nawet szanować, bo rzeczywiście sam czuję ogromny żal, że tyle złego pojawiło się w Kościele. Ale jak sięgać głębiej, to ja myślę, że no właśnie po Auschwitz, po gułagach, pogodzenie się z myślą, że jest Bóg miłosierny, a tu z drugiej strony jest taki bezmiar cierpienia, to się to przerasta wyobraźnię i to przerasta naszą zdolność do zgody. Ja myślę, że tutaj jest prawdziwy problem i z tym niełatwo sobie poradzić. Ja miałam podobną rozmowę z osobą bardzo głęboko wierzącą i zadałam to pytanie, nie jest oryginalne, gdzie był Bóg, kiedy był Auschwitz na przykład. No to tu szybka odpowiedź pada. Tam Boga nie było. Czyli pomimo, że wiadomo, że Bóg jest wszędzie, Bóg jest w nas, Bóg jest miłością, to jednak w tych miejscach, gdzie dzieje się straszna krzywda, Jego nie ma. To bardzo przewrotne, prawda? No tak, ale to jest taka forma retoryczna, bo sam czasownik być nie bardzo wiadomo, jak się odnosi do Boga. To wcale nie jest to samo, co mówię na ulicy, kiedy mówię, że ktoś jest albo kogoś nie ma. Oczywiście. Tu trzeba się przygotować na inną logikę, na inny rodzaj rzeczywistości, która nas przerasta. My mamy te swoje ograniczone wymiary, jesteśmy w trzech wymiarach przestrzeni, jednym wymiarze czasu. I to jest ograniczenie, bo tych wymiarów jest przecież więcej, tylko my nie mamy do nich dostępu. I o tym jest też właśnie film. Cieszę się, że pani to podpowiedziała. Tak. Starałem się coś o tym powiedzieć i do takim stopniu jakby wychodzi poza przyjęty kanon, o czym się dzisiaj opowiada, no że nie znalazłem się na przykład na naszym Narodowym Festiwalu, bo znano, że takiego filmu nie wolno wyświetlać i koniec. Mhm. Dyrekcja nie miała ochoty, żeby wywoływać tego rodzaju debaty. I to się zdarzyło w paru miejscach świata, w innych z kolei właśnie dlatego byłem zapraszany, jakoś tam honorowany, bo kogoś innego to znowu bardzo interesowało. Mm-hmm. To są te cienie, te smugi na tym zawodzie, ale są takie przyjemności jak na przykład książki. Nie tylko pisze pan książki, ale te książki są oceniane, są chętnie kupowane. Jest coraz większa ciekawość pana osoby ze względu na to, że wydał pan choćby w zeszłym roku kilka książek osobistych, wyznaniowych i o życiu rodzinnym, i o swoim poglądach filozoficznych, i o przeżyciach w świecie filmu. Ale tu jest pewna wyjątkowa książka, o której pan wspomniał, napisana przez niezidentyfikowanego pisarza o panu. Tak, to jest coś bardzo osobliwego, bo ja dostałem niedawno taką poważną nagrodę w Indiach, w stanie Kerala, nagrodę stanową, ale to jest nagroda państwowa w ich rozumieniu. I z tego powodu wydano książkę na mój temat. I teraz ta książka jest w języku Malali, w języku, który mówi podobno około 40 milionów ludzi, ale nie więcej. I w związku z tym nikt nie może mi powiedzieć, co tam jest w środku. Ja tylko po zdjęciach wnioskuję, że to jest o mnie i moich filmach. Autor się podpisał przemiło, bardzo się miło chwilę rozmawiali, no ale nie był gotów mi przetłumaczyć ani jednego zdania z tego, co mozolnie napisał. Więc to jest jedyna książka. Czekam, aż trafię na kogoś z Malalijczyków, czy z kogoś z Kerali, kto mi chociaż powie, jaki to ma charakter. Ale oczywiście bardzo mnie to cieszy i ogromnie mi to pochlebia, że ktoś pisze o mnie, a ja nawet tych liter nie umiem odczytać. Bo jednak w Indiach drugim językiem jest angielski, więc chyba nie powinno być takiego kłopotu. Może to ktoś przetłumaczy, na to też liczę. Ale to jest oczywiście osobna radość, te książki, bo to jest inny rodzaj kontaktu z czytelnikiem, z widzem. I niby książka odchodzi dzisiaj w cień. Ja też mam tutaj takie dwa książki, które są jednocześnie audiobookami, bo one są takie adresowane raczej do młodych. I to są właściwie takie rozbudowane pogawędki. Tak jak zresztą staram się gdzieś tam co tydzień
mieć na Facebooku takich parę słów dla tych, kogo, bo widzę, że ktoś to słucha, no to ja to nagrywam. I to są takie felietoniki gratis, bo nikt mnie o to nie prosi, nikt mnie za to nie płaci. Z moim szwagrem sobie nagrywamy na telefon komórkowy parę słów co tydzień, jakichś takich refleksji o świecie, no między innymi oczywiście. Mówiłem o tym, że zdarzyła mi się książka, której nie mogę przeczytać o sobie. Tak, to bardzo zabawne. W jednej z książek pan napisał, że to są te książki, które nigdy nie były, to są te scenariusze, które nigdy nie były napisane. I pan je ma w garażu, w garage sale. No tak jakby, ja po prostu wyciągnąłem. Udało? No nie, ja po prostu wyciągnąłem to z szuflady. Pomyślałem, że albo się to spali niedługo, albo też mogę to rozdać po prostu. Ja mam dużo seminariów scenariuszowych i zdarzyło mi się, że na jednym seminariów robiłem jakieś ćwiczenia, więc opowiadałem jakąś potencjalną historię, jak ludzie to potem przetwarzali. I potem ktoś do mnie zadzwonił ze Szwajcarii i zapytał, czy naprawdę można skorzystać z tej historii. Mówię, bierzcie, ja już praw autorskich sobie nie roszczę, szczególnie, że to nie jest do końca zmyślone, to jest zasłyszane. No i powstał film. Był w Locarno w konkursie, więc w ogóle jestem bardzo dumny. Film się nazywał Un nemico che ti vuole bene. Nieprzyjaciel, który cię kocha. I to była historia, którą przyniosłem jako materiał właśnie do tego, że z tego można zrobić scenariusz. No więc wyciągnąłem bardzo wiele innych takich materiałów, których szkoda mi wyrzucić do śmieci. To pomyślałem, a nuż ktoś z tego coś weźmie. Niechże biorą, bardzo się będę cieszył, jak ktoś na podstawie któregoś z tych pomysłów coś dalej nakręci. A gdyby pan miał powierzyć film o panu, biograficzny, to komu by pan powierzył z obecnych twórców? Bo jest pan też profesorem, uczy pan młode ekipy, ma pan świetne pojęcie o tym, jakie jest to młodsze pokolenie, co też w liczbie doskonałej wychodzi, ta różnica między starym bohaterem a młodym. No tak, w filmie to ja rozumiem, jak ja chcę to opowiedzieć i mój bohater jest właśnie takim, wydaje mi się, nowoczesnym minimalistą, który ma taką pasję do matematyki, że w zasadzie sprawy materialne, które sobie rozwiązuje skutecznie, ale wcale nie zamierza poświęcić życia dla zarobku. To mi się wydaje nowoczesne podejście, bo tak. Ten konsumeryzm się kończy. To tak nie można bez końca chcieć jest mieć więcej. Jest nadzieja, że ten świat dzięki temu młodemu pokoleniu. Ktoś tak powiedział śmiesznie, że nie można mieć wszystkiego, bo gdzie byś to pomieścił. My mamy już wszystko. Jak mamy podstawowe nasze potrzeby zapełnione, to właściwie nie musimy być bogaci. Nie musimy mieć 4 pokoi, 2 samochodów i tak dalej. Więc to się bardzo zmieniło i takiego mojego bohatera skonstruowałem. Ale chętnie powiem o historii, która się z tym wiąże. Mianowicie w zeszłym roku wystawiłem sztukę teatralną. Ona dostała jakąś nagrodę we Włoszech. Nie moją sztukę, mojego przyjaciela. I zostaliśmy zaproszeni z tą sztuką przez ministerstwo włoskie do największego więzienia we Włoszech, gdzie ją wystawiono jako taki bonus dla więźniów. I poproszono mnie o spotkanie z tą właśnie publicznością więzienną. A o czym sztuka mówi? Ona jest o miłości, naprawdę takiej miłości poważnej. To zupełnie ponad erotykę wzięte, chociaż erotyka tam jest także. I teraz sztuka się już jest grana od iluś lat, ale ja ją wystawiłem teraz świeżo. I nazywa się Zapach, L'odore. Wystawiłem już to kiedyś w Rosji wcześniej. Wracam do tego, że jak mnie zaproszono na spotkanie z więźniami, to potem były indywidualne spotkania, tak zdecydowała dyrekcja, że tytułem premii więźniowie mogli się ze mną i z moim autorem spotykać na osobności. I byli to ludzie z ogromnymi wyrokami. I niektórzy bardzo młodzi. Trafił się chłopak, który miał 20 parę lat, i 40 lat wyroku, którego nie można zmniejszyć, bo to było podwójne zabójstwo z premedytacją, a on camorra, kamorzysta, czyli człowiek mafii. I on mówi, ja jestem żołnierzem, kazali strzelać, to strzelałem. Niestety dałem się złapać. I mówi, ja nie będę już miał życia, bo ja wyjdę z więzienia po 60. To, czego mnie pyta, dowiedziawszy się z internetu, że zrobiłem film o matematyku, który świata poza matematyką nie widział, i on mówi, ja tak chcę, czy ja mam szansę? Czy ja mogę tak zrobić, ułożyć swoje życie, żeby nie pamiętać 40 lat, że jestem za kratami, bo będę w tej matematyce? No i co na to odpowiedzieć? Powiedziałam mu, że jak masz talent, to chyba można. Ale ja tu nie jestem wyrocznią, tylko zafascynowało mnie to, że ludzie dzisiaj czasem z taką jasnością jakby widzą swoją własną dolę, swoją kondycję i potrafią szukać tak szeroko, jak właśnie w internecie. Ale to... Jakże to się ma do historii
Tomka Komendy teraz czytamy o tym dużo i jego wywiady, pamiętam, są też cytowane, w których on mówi, że ci, co są w więzieniu, to są z gruntu źli i nigdy nie będą lepsi. Że to jest środowisko ludzi złych. No, w ogóle jego historia jest... Ale jego takie zło spotkało, że on może mieć też troszkę stronnicze spojrzenie. Ja oczywiście znam jego historię przez 16 lat za kratami. Właśnie świetny film Cholubka i uważam, że on nie jakby przejął tą swoją wizją. Nie wiem, czy ta wizja jest do końca prawdziwa, ale jest na pewno przejmująca. I tamten Komenda nie jest człowiekiem, no ani on nie jest złym, ani nie wszyscy wokół niego są źli, aczkolwiek to zło jest ogromne. Tu ja się posługuję wywiadem, którego on Komenda udzielił jakieś kilka lat dobrych temu, zanim ten film powstał, ale z tego, co czytałam, on nie mógł na tym filmie być dłużej niż początek, czołówka, nie był w stanie go oglądać. Jego mama też wyszła właściwie po pierwszych scenach projekcji. To zbyt było silne. Czy takie historie z punktu pana widzenia są inspirujące? No, jest też Nawalny. Te wszystkie najsmutniejsze historie nagle się dzieją teraz. No tak, ale to jest taki kontrast, że powszechnie życie w rozwiniętych krajach stało się wyjątkowo komfortowe, łagodne, łatwe właściwie. No, nie mamy wokół siebie ani głodu, ani takiej prawdziwej zarazy, ani wojna jest za granicą, nie w tych krajach najwyżej rozwiniętych. A jednocześnie widzimy, że dramat się nie przerwał, że dramat ludzkiego życia się ciągle powtarza i powtarzają się właśnie takie akty cierpienia, przemocy i do tego się trzeba jakoś przygotować, bo to każdego z nas może spotkać. Mimo, że na pozór jest ciepło, bezpiecznie, syto. Prawda? Mówimy, że żyjemy w cywilizacji pełnego brzucha i to jest prawda w stosunku do tego, co było, to ta cywilizacja jest taka bogata, zaspokojona, ale to nie jest normalne, bo kondycja ludzka jest inna, jest niestety gorsza. I cała historia ludzkości to jest historia najrozmaitszych zmagań dobra ze złem i cierpienia, które temu towarzyszy. A co jest pięknego w tym dzisiejszym życiu? Proszę pani, ludzie się pojawiają piękni, są narzędzia. A to było których... zawsze. Tak, ale to się nic nie zmieniło. A ci teraz piękni ludzie to są piękniejsi? To są. Nie, ale mają na pewno dużo większą możliwość rozpostarcia skrzydeł. To znaczy możliwości, które człowiek ma dzisiaj, możliwości tego, do czego ma dostęp, do tego właśnie, że do każdej książki, że do każdego filmu, do wszystkiego jest dostęp i to dostęp dość powszechny. Nie trzeba być bogatym, żeby mieć telefon komórkowy. A z tego telefonu można się dowiedzieć wszystkiego. Ja nie muszę się drapać na szczyt mojej półki z książkami, żeby wyjąć tom encyklopedii, jak chcę się czegoś dowiedzieć. Niestety ja jeszcze korzystam z drabiny, ale nie powinienem tego robić, bo na starość spada się z drabin i łamie się potem biodro, czego bym chciał uniknąć. Natomiast te możliwości są szalone, zwłaszcza możliwości podróży, kontaktu z ludźmi. Tego dawniej przecież nie było. Człowiek mieszkał często jak taki ciemny tabaka w rogu. Tego wszystkiego już nie ma. Nie ma ludzi ciemnych tak naprawdę. W rozwiniętych krajach wszyscy mają jakąś wyższą już dzisiaj świadomość. No, ale często okazuje się, że jednak ci tak zwani ciemni, czyli powiedzmy do rzeczy Amazonii, czy jakieś plemiona w Afryce, w Indiach, na wyspach, że to są szczęśliwsi ludzie. Proszę pani, szczęśliwość nie jest dobrą miarą. Ja bym im zazdrościł. Spokojniejsi. To też nie jest wystarczające dla mnie. Ja jeżeli im coś zazdroszczę. Ale tego, to że dla pana, czas... panie Krzysztofie, bo pan jest wyjątkowy. A nie, no każdy z nas jest wyjątkowy, proszę tego nie ograniczać. No pan jest wyjątkowo wykształcony, to nie jest tak. To jest, przecież pan jest intelektualistą, matematykiem, fizykiem, reżyserem, myślicielem, filozofem. Zupełnie co innego. Także pan może mieć inne wymagania w stosunku do życia. Myślę, że wymagania mamy zawsze te same. Żyć jakąś pełnią w naszych możliwościach. Ale właśnie w poszukiwaniu tej pełni z zadziwieniem widzę, że u tych najprostszych ludzi, nierozwiniętych czasem plemion, jest jakaś zdolność do takiego przeżywania, powiedzmy, mistycznego kontaktu z absolutem, no żeby to nazwać już jakimś takim najbardziej neutralnym pojęciem, że oni mają wgląd w coś, w co my mamy wgląd utrudniony, o co się modlą siostry zakonne. O tym zresztą był nadzwyczaj ciekawy film nagrodzony na Camera Image w tym roku, gdzie Australijczyk pokazuje aborygena, który ma właśnie jakiś kontakt mistyczny, a siostry zakonne, które się nim opiekują, szukają dopiero tego kontaktu. One się modlą, nie mogą wymodlić sobie tej
łaski, jakiegoś mistycznego obcowania z Bogiem, a on to ma nie wiadomo skąd. I to jest dla mnie fascynująca zagadka, gdybym mógł, to bym chętnie też o tym film zrobił. Czyli to jest jeden z tych tematów, który pana by zafascynował. Bez wątpienia. No bo to ta wyższa świadomość, jak pani mówi szczęście, to jeszcze nie jest to, ale ta pełnia życia, która czasem jest również bolesna, wcale nie musi być taka banalnie szczęśliwa, bo szczęśliwa, ten dobrostan, Proszę pani, gdyby Mickiewicz jest bardzo względne. Gdyby Mickiewicz doznał dobrostanu, to byśmy nie mieli żadnego z jego wierszy. Więc to nie Czyli jest najlepsze. Cierpienie jest. Cierpienie się przydarza. Elementem jego nie szukamy, bo niezbędnym do szczęścia. Nie, ono po prostu jest nieuniknione. Nawet jakbyśmy bardzo. A trzeba go unikać, ale się nie da. A dzisiaj jest taka moda na to, żeby wydawać się, i to w social mediach szczególnie, nieprawdopodobnie szczęśliwym, non-stop. No tak, ale to euforia to jest, wymaga leczenia. No to całe społeczeństwa, całe generacje byśmy musieli leczyć. No to ale dopiero dwie, bo to jest nowość. Ciekawe, tego do nie czego było. To doprowadzi, to dążenie do perfekcji, które teraz, do tej nieprawdopodobnej szczęśliwości medialnej. Co to będzie dalej? Nie, no to się musi rozsypać, bo to jest nieprawdziwe. Natomiast jak się narodzi więcej wspaniałych ludzi w nowym pokoleniu, no to znaczy, że jest rozwój ludzkości. A jednak od czasów jaskini tośmy się troszkę rozwinęli. No jesteśmy mniej barbarzyńcami niż byliśmy. Czyli choć poza nie wiadomo, rozwojem, czy jesteśmy szczęśliwsi. No tak, ale ciągle mamy kłopot z tym, jak sformułować to szczęście, która to definicja z tej grubej książki Tatarkiewicza, która jest o szczęściu. I tam widać, jak różne rzeczy rozumiemy przez szczęście, więc taki dobrostan to niekoniecznie jest to samo co szczęście. Ale wracając do liczby doskonałej, chciałabym jakoś, nie wiem, dojść do jakiegoś wniosku, bo w tym filmie na końcu pojawia się nadzieja. Nadzieja na to, że jednak jest lepszy świat. Co więc takiego spowodowało, że ta liczba doskonała była tak dobrze odebrana w Indiach? Najlepiej. Chyba najlepiej. Chociażby Włoszech też miała dobrą reakcję. No, pan zawsze ma we Włoszech dobrą reakcję. Och, raz mniej. Tak myślę, że gdyby pan mógł w jakimś innym wcieleniu, żyłby pan i tworzył we Włoszech. No, tam żyli moi przodkowie, ale tylko po linii ojca. Natomiast ja myślę, że Indie są krajem matematyków. Taka jest legenda, że matematyka w ogóle urodziła się w Indiach. I poza tym tam jest to kraj zdecydowanie takiej bardzo mocnej duchowości, więc ja bardzo tam łatwo łapię kontakt nawet z ludźmi, którzy są światopoglądowo bardzo czasem dalecy albo po prostu nie uprzedzają inną logiką, wobec czego często spotykamy się tylko na powierzchni, ale w tym filmie oni coś tam swojego znaleźli, bo ja w ciągu roku już 3 razy jeździłem do Indii. No jak bohater lewituje, no to... No to siło, że... Ale nie, coś śmieszniejszego powiedzieli moi bohater. Jak widać na filmie, uprawia jogę i oni mówią, jak to przyjemnie zobaczyć, że Europejczyk, a całkiem normalny, jogę uprawia. No bo to powinien każdy. I pewnie to racja. Natomiast może nie wiem, czy to jest dla tej audycji dobra wiadomość, ale stan Kerala, w którym byłem wielkości Polski, byłem w nim któryś raz z rzędu, jest rządzony przez komunistów, stalinistów, nienaprawionych. I kiedy spotkałem się z nimi, przyszli mi tam oferować różne swoje książki, no to zapytałem, no jak oni się czują, kiedy świat dowiódł, że ta gospodarka planowa, wszystko co wymyślili marksiści, się nie sprawdza. A oni mówią, ty się mylisz. To się sprawdza, tylko myśmy za wcześnie z tym wyszli. Gospodarka planowa będzie możliwa dopiero z pomocą sztucznej inteligencji, bo ona jest w stanie przewidzieć bez błędu, ile paczek zapałek użyjesz za 3 lata i zaplanować tą produkcję. No i znieść ryzyko, jakie niesie umysł ludzki. No więc oczywiście jestem pewien, że to jest głupstwo kolejne, ale zdumiała mnie ta werwa, z jaką oni dalej przystępują do propagowania gospodarki planowej i liczą, że teraz ich czas nastał. No ale to może jest jakiś etap, bo jednak wszyscy się zastanawiamy, jaki system na całym globie pomógłby tę ziemię uratować. No i nas uratować oczywiście, to na pewno, ale to chyba nie ta droga. A jaka droga pana zdaniem, według pana intuicji? Proszę pani, przede wszystkim szukałbym innych antropologicznych, czyli z innych poglądów, innego spojrzenia na naturę człowieka i na charakter naszego gatunku. Bo my jesteśmy też może jakąś przelotną tylko formacją na tej ziemi.
Skoro wymarły dinozaury, to może i my jesteśmy skazani na to, że ktoś nas zastąpi. Że się wszystko to jest czysta retoryka. A może dinozaury żyją w innej czasoprzestrzeni, na innej planecie? Też możliwe, no nie są one ładne, więc ja nie tęsknię. Marzy nam się los dinozaurów na innej planecie, ale żeby innej było, rzeczywistości. Byli jak najdalej. Ja nie mam słabości dinozaurów i ja nie chcę słyszeć o wygaśnięciu gatunku. Ale w takim razie tego gatunku trzeba bronić. Trzeba go bronić przed tym, żeby on sam sobie krzywdy nie zrobił. Bo ze wszystkiego, co żyje, tylko człowiek jest zdolny sam siebie zniszczyć. Żadne zwierzę tego nie robi. I dlatego my mamy ten gen samozniszczenia, ale z jednej czy z drugiej strony jest gen samokrytycyzmu i to w naszej kulturze był motor napędowy. I na pewno jesteśmy dzisiaj na rozdrożu. Trzeba szukać nowego pomysłu na to, jaki miałby być człowiek, jakiego człowieka chcielibyśmy widzieć w przyszłości, czym on by się miał odznaczać. I na pewno to byłby człowiek, który by miał umiejętność korzystania z wolnej woli, czyli nie był uwarunkowany w 100%, tak jak się dzisiaj często myśli, że człowiek jest uwarunkowany. Jest, ale nie w 100%. To reszta to jest właśnie pole naszego liberum arbitrium. Mm-hmm. I to jest najciekawsze w człowieku. To zdolność samoograniczenia, zdolność narzucenia sobie czegoś. Wolna wola jednak jest też przedsionkiem wiary. No koniecznie, to jest jakby jedna z komponentów. Bez wolnej woli to wiary też chyba nie ma. Tak jak w filmie, o którym mówimy, tak widzę teraz również, daje pan takie przyzwolenie na myślenie o tym, że istnieją inne równoległe światy. Jak się do tego ma wiara w ogóle? W tym klasycznym pojęciu katolickim, bo uważa pan się za katolika, ale doskonale wiem, ile ostrzeżeń znalazło się w Ewangelii przed tym, żebyśmy nie próbowali kombinować w tym obszarze. Ale pan kombinuje, panie Krzysztofie. Nie, bardzo ostrożnie. Ja przecież no, tam nic... się okna otwierają, jest podmuch jakiś to boski fakty. Oczywiście, w ostatniej scenie. Ale te fakty zdarzają się bez wątpienia i to jest empirycznie dowiedzione, że tak bywa, więc ja nic nie wymyślam. Natomiast światów równoległych nie widziałem. Dopuszczam myśl, że one są i to wystarcza. A pamiętam w Ewangelii bardzo ważne zdanie Chrystusa, kiedy go pytano, jak to będzie po tej śmierci, czy jak będę miał dwie żony, to z którą będę siedział przed obliczem Stwórcy, a wtedy Chrystus odpowiedział, tam będzie zupełnie inaczej. I my się tym nie możemy pogodzić, że może być coś dla nas z założenia niezrozumiałe. To jest to właśnie tajemnica i to jest istota tego, co nazywamy Bogiem. Ktoś, kto wie to, czego my nie wiemy. Czyli jednak, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, Pan zgotował dla wiernych swoich. No tak, to są zdania, które bardzo, bardzo... Dalej mamy nadzieję. Ja nie tracę, jeszcze nie tracę. To proszę powiedzieć, co dzisiaj Pana najbardziej ekscytuje, sprawia Panu radość, bo widzę, że pisanie książek, jest ich bardzo wiele, no, jest domek w ogrodzie, prawda? Jest ogromna ilość spotkań z ludźmi. To jest moja wielka radość, że ludzie chcą mnie zapraszać, że ja staram się nie odmawiać. W końcu już mam stare kości i nie bardzo mi się czasem chce gdzieś jechać do malutkiej miejscowości. Ze zdumieniem spostrzegam, że Polska, jakby tak zwana prowincja, jest dużo gęstsza niż nam się tak w metropoliach wydaje. Ona jest gęstsza, znaczy jest dużo więcej inteligencji rozproszonej. W miejscowościach czasem kilkutysięcznych ja spotykam pełną salę i z pytań wnioskuję, że to są ludzie całkowicie świadomi, będący w obiegu tej wyższej kultury. Wcale nie, to nie jest domena disco polo. Jednym słowem, że jest lepiej niż się na pierwszy rzut oka wydaje. I to mnie tak zachęca, jeżdżę ciągle. Oczywiście znam tysiące opowieści o tym, jacy są nieprzygotowani studenci, jak głupie bywają pytania, ale dużo bardziej ekscytuje mnie to, jak mądre bywają pytania. Jak zadziwiająco czasem zupełnie młodzi ludzie potrafią zrecenzować jakieś fakty z życia. Spotkałem się teraz w jakimś takim malutkim, dość ekskluzywnym kinie w Warszawie z widzem, który obejrzał moje dawne Barwy ochronne. I nagle mówi rzecz, która jest no, kluczowa dla filmu, ale której ja tak nawet sam nie sformułowałem dla siebie. On mówi, co to za naukowcy, jak oni się nie kłócą o prawdę, tylko wyrywają sobie stołki spod siedzenia. I to jest synteza tego, o czym ten film jest tak naprawdę. Ale jak to bardzo młody człowiek już widzi, to on jest o krok dalej. On już tak nie będzie myślał. No ale tak to jest ze sztuką ponadczasową. No nie, że sztuka jest po prostu, powinna być zawsze aktualna. Jak traci aktualność, to znaczy, że jest sezonowa. Więc zbliża się ten czas Pana urodzin.
85. Nie wiem, czy przejmuje się pan w ogóle tym, że jest znaku bliźniąt? Specjalnie się nie przyjmuję, ale jak to kogoś bawi, to chętnie się przyznaję. Czyli podobno astrologia nie? Nie, znaczy ja bym nie wykluczał, że za astrologią jakieś doświadczenie stoi, bo ona się pojawia w tak wielu różnych kulturach i czasem jakby czegoś dotykała. Może to ma znaczenie, kiedyśmy przyszli na świat, no ale na pewno nie takie, jak mówi wróżka patrząca w tą szklaną kulę. Nie, oczywiście. Ja mówię o astrologii, która polega na obliczeniach matematycznych. To jest tylko ciągle obliczenie tego, co jest tylko po prostu faktem zawieszonym w czasie. A ja słyszę, że podobno dwoista natura, bo to bliźniacy, że nie podobno... ma pan dwoistej natury? Proszę mi to powiedzieć, ja nie wiem. Nie patrzę w lustro, żebym zobaczył dwóch naraz. Czasami to właśnie jak już się jest dojrzałym, to zauważa się pewne cechy swojej natury, których się nie widziało. Przypisują bliźniakom skłonność do dyplomacji i ja tę skłonność, czy zdolność pewną mam na pewno, tak jak nie mam zdolności do polityki, tak do dyplomacji przypuszczam, że mam. Niewiele z tego wynika, bo oczywiście negocjacje kontraktów, a właściwie przede wszystkim finansowanie filmu, jak długo byłem producentem, to ta dyplomacja miała pewne korzystne skutki. Ale przydają się wtedy nauki ścisłe, prawda? No one się zawsze przydają. Tak, zawsze się przydają. A w takich podsumowaniach swojego życia, nie wiem, czy w ogóle tego typu refleksje pan miewa, podsumowania roku, etapów w życiu. Nie, oczywiście. Tak się wydaje, że teraz jest pan w okresie podsumowań, zważając na ilość książek. Na ilość, na PESEL, na ilość lat. To na pewno, ale wie pani, podsumuje się każdy dzień właściwie. Ja to robię. Tak się z dzieciństwa nauczyłem, że się robi tak zwany rachunek sumienia, czyli patrzy, co się zrobiło dobrze, a coś źle, czy się dzień zmarnowało, czy ale wypełniło czy treścią. Ale jest obiektywnym wtedy? Pewnie nie, ale... U katolików do tego potem służy spowiedź, jeżeli człowiek ma mądrego spowiednika. Och, spowiedź to takie wygodne rozwiązanie. No nie bardzo, bo uczciwa spowiedź to znaczy, że trzeba się ze sobą rozliczyć. Przecież nieważne, że tego ktoś słucha. Ale tak człowiek będzie rozgrzeszony. Ja myślę, że samo rozgrzeszenie to jest najbardziej taka dyskusyjna kwestia, bo to nie znaczy zwolnienia z kary i tak dalej. Natomiast to, że nie tracimy szansy na zbawienie, to rzeczywiście jest dobra strona spowiedzi, ale ona dotyczy wszystkich, czy się spowiadają, czy nie spowiadają. Myślę, że to jest w ogóle sedno doktryny chrześcijańskiej, że wszyscy są urodzeni do tego, żeby osiągać świętość, czyli zbawienie. O czym przez wieki całe myślano, a potem zaczęto myśleć, że ważne jest mieć, a nie być i że wobec tego skupmy się na posiadaniu, a nie na zbawieniu. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Ale sam taką książkę czytałem niedawno. Taki autor z Białegostoku, świetnie ekonomizujący filozof, który napisał książkę o metafizyce kapitalizmu, gdzie mogę tam głoszę chwałę tej książki, bo tam zobaczyłem tak ciekawe spojrzenie na to, jak ludzkość w przeszłości układała te wartości, a jak je układa dzisiaj, że to warto się na tym dzisiaj zastanowić. Ja kiedyś, przyznam, że już dawno temu, jakieś 30 lat temu, miałam okazję rozmawiać z profesorem Tasbirem, wybitnym historykiem, i zadałam mu proste pytanie, które wprawiło w zachwyt kilku producentów, a mianowicie, czy dawniej było lepiej? On udzielił takiej odpowiedzi, że zawsze były te same proporcje dobra, zła, miłości, cierpienia. Tylko w zależności od tego, na jakim obszarze się działy, w jakim były większe albo mniejsze, ale proporcje zawsze były takie same. I to sobie zapamiętałam. Czy pan też tak uważa? No, wydaje mi się, to bardzo piękna myśl. Nie jestem pewien, czy bym za tym stanął, ale na pewno się na tym zastanowię. Natomiast w jednym z filmów użyłem dialogu, w którym ktoś mówi, że ilość głupców i mędrców jest taka sama w proporcji między profesorami a studentami, więc że ale coś... to się zgadza z profesorem Tasbirem. Bardzo bliskie w tonacji. Te rezerwuary są niezawodnie takie same. Czy na koniec zapytam o kilka takich spraw bardziej, powiedzmy to, prywatnych. W związku z tym, że pan napisał książkę wspaniałą o swoim małżeństwie, o tym, jak żyjecie razem z żoną, jaki stanowicie dom, rodzinę. Pani Gruszka Zych była naszym
pośrednikiem i tak, żeśmy się sami wzajemnie dowiedzieli o różnych naszych poglądach, których po wielu latach małżeństwa nie znałem. Na przykład, tak, co myśli moja żona. Ja nie dokończyłam tej książki, ale czyta się ją naprawdę jak powieść sensacyjną. Szczególnie jeśli chodzi o mówienie o słabościach, uroczych słabościach. Ach, nie zawsze uroczych. Nie zawsze uroczych. To bardzo mnie to zaciekawiło, że bardzo dużo pan majonezu je. Nie, tak, no, staram się to ograniczać, ale ja strasznie lubię majonez. Nie chcę mu tu robić reklamy publicznej. Ale może pan tak od rana, panie Krzysztofie, majonez? Przy śniadaniu? Zdarza się, chociaż nie powinno. A potem przy obiedzie i przy kolacji. Z najwyższym upodobaniem. Ktoś tam gdzieś mi powiedział, że gdyby droga do piekła byłaby wylana majonezem, to bym się tam znalazł bardzo szybko. A jak tłumaczyć tę pana skłonność do kupowania garniturów? Zawsze jest pan niesłychanie elegancki w second handach. A nie, do tego się tak jakby nauczyłem od najbogatszych ludzi, z którymi się zetknąłem, od moich kuzynów multimilionerów, że to jest właśnie szyk bogaczy, żeby przypadkiem nie wyglądać na dorobkiewiczów nowobogackich, którzy noszą ubrania i nie zdejmują tych naklejek markowych, które są kompromitujące, tego nie wolno pokazywać. Ale jednak to nie pozwala im zdjąć markowy zegarek za kilka milionów z nadgarstka i wsiąść do niesłychanie drogiego samochodu. Tak wynika z moich kontaktów z milionerami. To może pani ma młodszych milionerów przed oczami, ja troszkę widząc te stare pieniądze, widzę, że nikt nie jeździ tym wyszukanym samochodem, to znowu tylko nowobogatcy. Tych wysokich zegarków, nawet mam gdzieś zdjęcie z takiego przyjęcia, gdzie zapytałem, żeby wszyscy pokazali zegarki. I to na ogół były swatche, ponieważ to byli naprawdę multimilionerzy. Mówią, że swatch wskazuje taką samą. To jest wspaniały trend, oby się utrzymał. No bardzo bym chciał, żeby tak było. I żeby szedł równolegle z charytatywnością, prawda? Oczywiście, bo trzeba się dzielić, ale niekoniecznie wszystko przejadać samemu. Mm-hmm. Gdyby pan mógł cofnąć czas, tak się pięknie mówi, to jaką postacią chciałby pan być i w jakiej historycznej erze? Wie pani, mnie się tak poszczęściło i zostałem przez los, opatrzność tak łaskawie potraktowany przez te 85 lat. Mam to poczucie, że przeżyłem wojnę, której mogłem nie przeżyć, że przeżyłem stalinizm, mogłem być zdegradowany społecznie, a jednak pozostałem tym, kim chciałem być, to znaczy tak zwanym inteligentem. A to znaczy, że miałem zapewnione ciekawe życie, więc ja już nie mam co wędrować i wcielać się w Fausta, ani w Don Quixota, ani w Hamleta, ani w kogoś więcej, bo wydaje mi się, że bardzo, bardzo dobry los dostałem i już nic nie bym, nawet nie wyobraźni bym tego nie dotykał. Czyli już nie, w ogóle pan nigdy nie pomyśli o tym, żeby jednak jak ten Faust trochę skokietować diabła i... No nie, diabeł krążę dookoła i kokietuję sam z siebie. Dostać to życie wieczne. Sam nie? Z siebie. No nie, wolałbym dostać życie wieczne, niż ulec pokusom, a na starość pokusy troszkę gasną. To też jest, trzeba powiedzieć uczciwie. No niektóre gasną, niektóre wzrastają. Na przykład chęć nadrabiania czegoś, co się utraciło, chęć wcielania się w coś, czego nie miało się okazji wcielić. Kiedyś taką książkę składałam, bo to trudno powiedzieć, że napisałam o tym, jak sławni dzisiaj sami pana znajomi, czyli właśnie Andrzej Seweryn, Daniel Olbrychski, tego typu postaci, jak oni by siebie widzieli w filmie, jakich bohaterów by najchętniej zagrali. To są aktorzy, czyli ludzie, zagrali. Z ich powołaniem jest tak. Wcielanie się w inne postacie. Moim jest powołaniem? No nie, ale nie miałby pan, bo powiem tylko, że Andrzej Seweryn widział się zdecydowanie jako Bond, a to jest trochę zaskakujące, no to, chociaż nie wiem. Tak, to prawda. A oczywiście Daniel Olbrychski jako Winnetou, no tutaj nie ma specjalnych zaskoczeń. Wydaje mi się, że jako Kmicic spełnił jeszcze lepszą rolę. Ale to jest tajemnica aktorów. Ja myślę, że tak jest normalny człowiek, który żyje prawdziwym życiem, bo aktorzy żyją przede wszystkim życiem urojonym. I w tym jest ich łaska, która na nich spływa i przekleństwo, które dźwigają. Natomiast my mamy realne życie i w tym realnym życiu trzeba się jakoś odnaleźć, a każdemu jest trudno. Ale chyba to, że jest pan naukowcem, nie powoduje, że nie ma pan marzeń. Nie, marzenia mam ogromne, a naukowcem tak naprawdę nie jestem. Mam takie tytuły tylko, które się
nosi jako zdobę i które są bardzo przydatne na pogrzebie, ale naprawdę cóż to ma za znaczenie, kto jest, który z artystów jest profesorem, a który magistrem. To przecież nie ma znaczenia. A jednak mówimy o pogrzebie? No nieuchronnie, to trzeba oswajać to słowo, chociaż nie, to bardzo przykre. Mówmy o metafizycznej transcendencji. Bardzo mi to cieszy, pogrzeb jest tylko drobnym epizodem. Dziękuję panie Krzysztofie bardzo. Dziękuję panie Alicjo.